64 tysiące metrów kwadratowych powierzchni handlowej, 7 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni biurowej, 20 sal kinowych i ponad 2 tysiące miejsc parkingowych tworzących największy parking w centrum miasta. Tak będzie, proszę Państwa, wyglądała Wrocławia, czyli nowa galeria handlowa, która powstaje na miejscu dawnego dworca PKS we Wrocławiu. Inwestycja ma być gotowa w październiku w roku 2017. Teren budowy nowego centrum handlowego odwiedził nasz reporter Piotr Błachut. Prace przy inwestycji szacowanej na 1 mld zł przebiegają zgodnie z harmonogramem. W roboty budowlane zaangażowanych jest obecnie około 900 robotników. Obecnie obiekt znajduje się w tak zwanym stanie surowym zamkniętym, co znaczy, że w jego wnętrzu można przeprowadzać prace wykończeniowe. Te prace wykończeniowe to m.in. przygotowania do instalacji podwieszanych sufitów, do instalacji ruchomych schodów i wind. To nie jedyne prace, jakie trwają przy nowej galerii. Oprócz tego trwają prace nad zadaszeniami wejść do Wrocławii, które swoim kształtem będą nawiązywać do korony drzew i będą płynnie wkomponowane w krajobraz miejski. Wykonane będą ze specjalnego materiału o nazwie GRP. Jest to nowość w Polsce, jest to niezwykle trwały materiał używany m.in. do budowy jachtów. 200 sklepów, 1/5 powierzchni przeznaczonej na część gastronomiczną i rozrywkową oraz 1500 nowych miejsc pracy. To tylko niektóre wyróżniki nowego centrum handlowego. Wyróżnikiem Wrocławii będą zielone ogrody o powierzchni ponad 4000 m2. Część z nich będzie znajdowała się pomiędzy biurami, częścią biurową, a częścią restauracyjno-rozrywkową, tak zwaną dining plaza. O popularność galerii handlowych zapytaliśmy psycholog Anetę Pereświet-Sołtan. To są w tej chwili centra ogniskujące właściwie życie w miastach, życie obywateli. To jest tak, że pełnią funkcję zaspokajania różnorodnych potrzeb, od potrzeby luksusu do potrzeby spotkań towarzyskich. W centrach handlowych spędzają czas nie tylko młodzi ludzie, ale również osoby dorosłe. Jednak galerie pociągają za sobą także negatywne zjawiska. Tam możemy się czuć nawet lepiej jak w domu i mogą być rzeczywiście różne funkcje spełniane, ale jest to pewne złudzenie, proszę zauważyć, ponieważ możemy się tam ukryć w tłumie, możemy oddać dziecko do tak zwanej przechowalni, gdzie będzie się świetnie bawiło, brodząc w kulkach, a my możemy spędzać czas nie poświęcając go sobie nawzajem. Czyli jest to bezpieczna forma uciekania od tak naprawdę od kontaktów bliskich i budowania relacji. Aktualne roboty przy Wrocławii powodują tymczasowe utrudnienia w ruchu m.in. na przebudowywanej ulicy Dyrekcyjnej. Po zakończeniu prac na tej drodze kolejne roboty rozpoczną się na ulicy Suchej. Dla Echo 24 Piotr Błachut. Nowe trybuny, zadaszenie i pomieszczenia techniczne. Legendarny Stadion Olimpijski we Wrocławiu odzyskuje blask. Po przebudowie arena, będąca przez lata miejscem zmagań żużlowców, zyska więcej funkcjonalności dla różnych dyscyplin sportu. To jednak nie koniec, ponieważ prace prowadzone są również na zewnątrz przedwojennego obiektu. Przebudowa Stadionu Olimpijskiego ruszyła wiosną ubiegłego roku. W 2017 roku będzie główną areną Igrzysk Sportów Nieolimpijskich, które zaczną się w lipcu. Główną dyscypliną, która będzie miała miejsce na stadionie, to żużel. No i oczywiście futbol amerykański. To są te dyscypliny, które myślimy, że przyciągną najwięcej kibiców i liczymy, że wtedy stadion olimpijski zapełni się w 100%. Nowe trybuny mają zapewnić zdecydowanie większy komfort dla publiczności, która na żywo będzie podziwiać zmagania sportowców. Kibice, dziennikarze oraz goście specjalni będą oglądali widowiska sportowe z innej perspektywy. Do dyspozycji będzie około 12 tysięcy miejsc. Inwestycja była tak przeprowadzona, że połowa to jest jakby trybuny wybudowane od podstaw zupełnie innym niż te przed laty, kątem nachylenia, czyli zupełnie inny widok dla widzów, zupełnie inne siedziska, inne zadaszenie. To jest wszystko nowe, tyle że wewnątrz starej skorupy. Aktualnie trwają prace budowlane wokół obiektu. Obniżone zostały charakterystyczne maszty oświetleniowe. Po zakończeniu zmagań w ramach The World Games stadion będzie spełniał wiele funkcji. Na Stadionie Olimpijskim przede wszystkim dalej występować będą żużlowcy oraz futbol amerykański. Natomiast na środku mamy płytę oczywiście ze sztuczną trawą, gdzie również mogą się odbywać mecze piłki nożnej. W tym przypadku myślimy o rozgrywkach młodzieżowych. Natomiast poza tym oczywiście stadion może być wykorzystywany do innych celów, nie tylko sportowych, ale również kulturalnych, więc ta gama wydarzeń na pewno będzie duża. Legendarna wrocławska arena na razie posiada zadaszenie tylko w połowie.
przyszłości rozważane będzie zakrycie dachem reszty trybun. Inwestycja warta jest około 130 milionów złotych. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk. Józef Pinior, któremu postawiono zarzuty związane z korupcją, znów wolny. W czwartek późnym wieczorem sąd odrzucił wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu dla polityka. Tym samym zdecydował o wypuszczeniu legendarnego działacza opozycji z czasów PRL, a także byłego senatora i europosła na wolność. Józef Pinior wolny. W czwartek późnym wieczorem sąd odrzucił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Tym samym zdecydował o wypuszczeniu Józefa Piniora na wolność. Sąd, nie stosując tymczasowego aresztu, wskazał, że aby w ogóle zastosować jakikolwiek środek zapobiegawczy, w tym tymczasowy areszt, musi być spełniona przesłanka w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez sprawców zarzucanych im czynów. I zdaniem sądu zebrany i przedstawiony przez prokuraturę materiał dowodowy wskazuje na pewne uprawdopodobnienie, na pewne prawdopodobieństwo, że takie czyny mogły zostać popełnione, ale nie jest to prawdopodobieństwo na tyle duże, aby zachodziła potrzeba stosowania środków zapobiegawczych, czyli ta ogólna przesłanka tymczasowego aresztowania. Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu i zapowiadają złożenie zażalenia. W wydanym oświadczeniu prokuratura podtrzymuje opinię, że przebywanie podejrzanych na wolności w sytuacji, gdy poznali treść i wagę stawianych im zarzutów, może prowadzić do podjęcia przez nich działań zakłócających bieg śledztwa. Konieczne jest zwłaszcza skuteczne odizolowanie Józefa P. od jego asystenta Jarosława W. z uwagi na fakt, że obaj brali udział w procederze polegającym na przyjmowaniu korzyści majątkowych i mogą w związku z tym uzgadniać korzystną dla siebie wersję procesową. Józef Pinior w 1980 roku organizował m.in. z Władysławem Frasyniukiem struktury Solidarności na Dolnym Śląsku. Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego podjął z konta związku 80 milionów złotych, dzięki czemu nie zostały one zajęte przez władze komunistyczne. Był również posłem i senatorem. Tam, gdzie dotychczas był dworzec autobusowy PKS, w kwartale ulic Borowska, Dyrekcyjna, Sucha i Joanitów, powstaje kompleks handlowo-biurowy z dworcem autobusowym. Póki co pasażerowie muszą korzystać z dworca tymczasowego, który znajduje się, przypomnijmy, przy ulicy Joanitów. Nowy dworzec zostanie oddany do użytku już w przyszłym roku. Jego operatorem będzie spółka Polbus PKS. Więcej na ten temat w materiale Piotra Błachuta. Aktualnie zakończyły się prace na takim etapie, że jest stan surowy. Rozpoczynamy etap wykończenia dworca w środku. Wszystkie instalacje są robione. Jest rozstrzygany przetarg na wykonawcę tych prac. Prace ruszyły w ubiegłym roku, na początku, można powiedzieć, w pierwszej połowie ubiegłego roku. Zostaną zakończone w przyszłym roku. Planowane otwarcie nowego dworca jest na 7 listopada 2017 roku. Natomiast mamy nadzieję, że te prace wykończeniowe zostaną zakończone w trzecim kwartale, tak abyśmy mogli przeprowadzić próby, wprowadzić tam autobusy, sprawdzić wszystkie instalacje, funkcjonowanie tego nowego dworca. Być może będziemy mogli zrobić także takie spotkanie z mieszkańcami, żeby mogli zobaczyć sobie nowy dworzec. To jakimi autobusami będą podróżowali wrocławianie i w ogóle wszyscy podróżujący tutaj na terenie miasta, zależy od firm przewozowych. Jeśli chodzi o dworzec, to tak jak na przykład na parkingach, nie będą mogły z niego korzystać autobusy napędzane gazem. Natomiast to nie jest problem, ponieważ w Polsce jest tylko kilka przewoźników, którzy posiadają w swojej flocie takie autobusy. To będzie bardzo nowoczesny dworzec. Mogę zapewnić, że będzie kolorowy, funkcjonalny. Stanowisk będzie tyle, aby wszystkie autobusy zostały obsłużone. Każdy pasażer, żeby miał czas na to, żeby do tego autobusu schować bagaże, wejść. Na otwarcie nowego dworca musimy jeszcze trochę poczekać. Dokładamy wszelkich starań, aby pasażerowie korzystający z dworca tymczasowego byli zadowoleni. A miasto szykuje się również do budowy nowego torowiska tramwajowego na ulicy Chłupskiej we Wrocławiu. Inwestycja planowana pomiędzy ulicami Glinianą a Dyrekcyjną ma według szacunków pochłonąć 35 milionów złotych. Oprócz torów powstaną również pasy ruchu dla autobusów, samochodów czy rowerów. O szczegółach Marta Laburda.
Rozbudowa torowiska tramwajowego na ulicy Chłupskiej to dodatkowa alternatywa dla tras tramwajów jadących z południowego wschodu miasta w kierunku centrum. Oprócz budowy torów na ulicy zostaną też wydzielone pasy ruchu dla autobusów i po jednym dla samochodów, a także rowerów. Przy okazji powstaną dwa nowe przystanki w rejonie ulicy Dawida. Będą to tak zwane przystanki wiedeńskie, czyli takie, z których łatwiej jest pasażerom wsiąść do tramwaju, ponieważ mają podniesioną nawierzchnię względem szyny. Kolejny etap remontów to budowa torowiska pod wiaduktem kolejowym. Trasa tramwajów w kierunku ulicy Pułaskiego będzie przeznaczona dla linii jadących z Gaju i Tarnogaju. Tak zwanych linii Tramwaj Plus, czyli które jadą z ulicy Świeradowskiej. Jedna z tych linii zostanie na ulicy Glinianej, tak jak dzisiaj, i będzie omijać dworzec główny od strony południowej. Natomiast druga by pojechała ulicą Chłupską, skręciła w Małachowskiego i po północnej stronie, czyli tej głównej stronie, czyli ulicą Piłsudskiego, przejechała koło dworca głównego i dalej bez zmian. Do ogłoszonego 2 miesiące temu przetargu stanęło 10 firm. We wszystkich przypadkach wykonawcy się zgadzają, że żeby udzielić gwarancji na 9 lat i wykonać zadanie do połowy grudnia przyszłego roku. Ceny się wahają od 30 niespełna 5 milionów do ponad 45 milionów. Poza ceną kryterium był okres udzielonej gwarancji i termin wykonania. I akurat tutaj we wszystkich. Inwestycja zakłada wymianę nawierzchni na fragmencie ulicy Dyrekcyjnej. Koszt tych prac szacuje się na kwotę od 3,5 do 4,5 milionów złotych. Tak powinno być, gdzie tylko można, komunikacja miejska, dlatego że indywidualna komunikacja to korki, korki, jeszcze raz korki. Z pracy do pracy kto ma samochód, to jedzie samochodem, jeżeli nie ma samochodu, jedzie tramwajem, nie? No po prostu będzie wygodnie. Jak dotąd wszystkie tramwaje jadące z południa miasta przejeżdżają pod wąskim wiaduktem i ulicą Stawową. Nowe torowisko dla pojazdów MPK powinno znacznie usprawnić komunikację w tym rejonie miasta. Rozpoczęcie tych inwestycji planowane jest na początek roku 2017. Dla Echo 24 Marta Laburda. A teraz, proszę Państwa, dość szokujące statystyki. Okazuje się, że w całej Polsce, to właśnie u nas na Dolnym Śląsku, jest najwięcej chorych na AIDS. Niestety liczby dalej rosną, dlatego ważna jest edukacja. W tym celu w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS Świdniczanie zorganizowali happening. Zwieńczeniem akcji był koncert Jelonka. O szczegółach Patrycja Nawrocka. Od 1981 roku na całym świecie na AIDS zmarło aż 35 milionów osób. Problem ten dotyczy również Polski. Od 85 roku do tego momentu, do sierpnia bieżącego roku, zanotowaliśmy 20 856 zakażeń wirusem HIV. Jednak świadomość na temat choroby wciąż się zwiększa. Rok przeciw AIDS to wydarzenie, które na dobre wpisało się w kalendarz miejskich imprez. 1 grudnia na całym świecie organizowane są akcje edukacyjne oraz happeningi. Świdnica już od 18 lat włącza się do tych wydarzeń. Co roku przybiera ten happening inną formę, występują inne grupy, ale praktycznie przesłanie jest jedno, żeby przypominać ludziom o tym, że jest taka groźna choroba i że mimo to, że o niej nie myślimy czy nie mówimy przez cały rok, to ona jest i zbiera swoje naprawdę poważne żniwo. Wydarzenie adresowane jest głównie do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Uważam, że powinno się robić takie happeningi, ponieważ ludzie tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak łatwo można się zarazić tą chorobą. Takie happeningi potrzeba robić, ponieważ statystyki są przerażające. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna zaprasza na darmowe i anonimowe badania w kierunku wirusa HIV. Najbliższe punkty znajdują się w Wałbrzychu oraz we Wrocławiu. Tam oprócz rozmowy okołotestowej i wykonania testu, taka osoba uzyskuje informacje o tym, jak ograniczyć zachowania ryzykowne i jak zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem HIV w przyszłości. Walczyć z AIDS można również symbolicznie. W tym roku gwiazdą imprezy był zespół Jelonek, którego koncert przygotował Świdnicki Ośrodek Kultury. Dla Echo 24 Patrycja Nawrocka.
Na tym już, proszę Państwa, powolutku kończymy nasz specjalny przedświąteczny serwis Echo 24. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, natomiast jeszcze na moment przeniesiemy się na wrocławski rynek, a także jarmark bożonarodzeniowy. Przypomnijmy, dzięki telewizji Echo 24 teraz w domach możecie Państwo poczuć tą przedświąteczną, jakże miłą atmosferę, bo to właśnie dziś punktualnie o 18:00 na wrocławskim rynku prezydent Rafał Dudkiewicz z Mikołajem i gronem elfów oficjalnie rozświetlili naszą wrocławską choinkę. Do zobaczenia.